Kurde. O, kamera działa? Działa. Drodzy widzowie, witam was. Kurczę, coś ta 60 nie chce mi tu odpalić. Nie wiem, paleją mi, palejona. Ani w tą, ani w tą. Chciałem działać na pobocze. Nie wiem właśnie o co chodzi. Kurczę, co jest z nią nie tak? O kurwa. Co jest? Co jest? Kurwa, wyjebało ją na bok. O co tu chodzi? Czemu mi tak ją wzięło? Już, chwilę. Może teraz? A, coś dusi. Może pójdzie. Nie, nie, hu, hu, hu. O, chyba się ten silnik coś tam zdusił. O, odpala, idzie, 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 idzie. Kurde, Max, co to jest? No i do rowu wpadłem. No, i nie chcę palić. I dusi ją. Kurde. Dobre? Dobry. Dobre. Co Dobry. to się stało? A Powiedz wie mi. pan co? Widzi pan, o. Wpadłem do tego, kurde, bajora i chyba ją zalałem. Chyba ją zalałem. No, pan słucha. Pan słucha, może pan się będzie znał. Dobra, dobra. Pan słucha. Odpalam. O kurde. No coś próbuję, ale no jakoś. Coś tam łapie, ale jednak nie. Wie pan co? O! No. Jest! Tak, O, ja ze sprzęgła ją dam! Ze sprzęgła! o, o. Zgasła! O. No Mam i... topa, ale nie ryje. No... Wyjebipa. Ma pan może holownik? Może jakiś hak? Witam, bo tak w ogóle... Tak to w ogóle to... Dobry, dobry, Tak w ogóle to dobry. Stanisław. Mieciu z tej Stanisław. strony. Witam, Dzień witam. dobry, Stanisław. Dobry, dobry, dobry. Kurde, No no wie i pan co, o... ja tutaj tak sobie myślę. Wyjdziemy z tej wody może, bo tak bez sensu w tej kałuży stać. Kurde, no. Ale panu pewnie Cholera smutno, jasna, no. smutno. Cholera. Pan zgasi światło, bo może akumulator panu padł. Dobra, dobra. Już gaszę. Kurde, co to może być? Ja się trochę znam, bo ja tam rolnikiem jestem, tam Tak? dalej na wsi mieszkam. A Ale ja... tutaj zgasi Wie jest, pan co? Ja jest tutaj od niedawna się wprowadziłem i tak właśnie sprzęt smutno. sprowadziłem i tutaj niestety laweciarz też ściągnął mi tu, nie chciał do tego dowozić, bo panie, bo to, bo za duże koszta i pojechał w pizdu, zdjął mi, ja mówię, Jezus, A panie. na ślepie panu zdjął, a jeszcze Tak, musiał się pać. tak. A to To w chuj. ogóle, wie pan Co co, no. tacy i tacy? Niektórzy Ża mieszkają w żaneda, takiej biedzie. żenada, już nigdy takie, nigdy No, w ostatnio ogóle. proszę pana o tego motyla kiedyś kupiłem. To pan, to ma Takiego tą kupiłem. 30 piękną, pozazdrościć tylko A w wie pan ogóle. co? Może się pan usiąść zobaczyć. A Wie pan chętnie. co? Ja coś tu pomyślę. Może pan się. Pan pojedzie. Ja sobie tak myślę, kurde, jakby ją wyciągnąć. Ale pan co, nie mogę kurde usiąść. To chyba jakieś, to te stopnie są takie nierówne coś. A może się pan tam zapada gdzieś, siedzenie twarde dla pana. No. Może byśmy ją pchnęli, panie, ona ciężka. Ja wie pan co, Ciężka spróbuj, jest może ona. spróbujemy ją. Ja ją zapę tu, pan z drugiej i... 3, 2, 1... O! Dobra. Opie! Jest. A, Tu dobra. ja można już, tu już można ją Dobra, spróbuję. Co? Ja, poczeka pan, ja tutaj, bo tutaj jest taki zawór, który Aha. musicie zalać, ja go Aha. podkręcę. On go podkręci. Zobaczymy, może co, może coś. Żeby. Pan powie, kiedy O próbować, Jezu. to ja będę odpalał. O dobra, powinno. Spróbuję pan. O! No poczekaj. Dobra, dobra. Ja tu klemą poruszam. Dobra, dobra. Od tego. Dobra, pan tu zrobi. A ja mam śrubokręt, pan poczeka. Na śrubokręt O, tu poczekaj, dobra? już coś łapie, już coś złapało. Już coś złapało Mam na śrubokręt, obroty. tylko włożyć go na śrubokręt, palimy. Uwaga. Palimy go na To śrubokręt, o. palimy, dobra. Ja przekręcam Dobra, zapłon. wrzucaj go. Uwaga! Dobra. Już. Kurde. No, Dobra, ale już zapalam odpalił go. na pierwszym. Jeszcze raz Dobra, spróbujemy. zapalam. 3, 4. Nie Jest! potrzebuje rozpisu, ale leciutko mu pan gazu da, do przodu. Dobra. Dobra. Dobra, to ja dojadę do Dobra. gospodarstwa. Gdzie pan Dobra. mieszka? To ja podjadę podziękować. Tam za winklem, pierwszy
przy dom, tam będzie stała taki meprozet, taka nagnojowica. Dobra, to ja zaraz tam podejdę. Stacha pierwszego, wiesz? Dobra. Tak, tak, kojarzę, kojarzę. Dobra, to ja tam podjadę. Dobrze, tam dwa groby dali jakby. Dobra, no okej. Ale fajnie, sąsiad pomógł, kurde, takiego sąsiada to mieć. Mówię wam. Udało się. Łow, już się bałem, że się nam, kurczę, nie uda tutaj wyciągnąć tego mojej 60. Poczciwej 60. Z której naprawdę tyle, co ja nią w polu już poorałem, to łocie panie, jeszcze ciuciu, tyle co na hektarów przerobiła i dwa remonty i dalej nie da za wygraną. Nie da się sprzedać, nie da się sprzedać. Zawsze odpali, pomimo trudów, błędów, a tu chyba mieszka sąsiad. Tu przy gnojowicy mówił coś, stoi beczka, to chyba jest jego, ten dom ceglany. Tak, to chyba i studnia, to chyba jego jest tutaj, bo brama otwarta, widzę, to chyba ta. Moi drodzy, my tu mamy, my mamy tutaj swoje gospodarstwo z tej strony, ale to zawsze z flaszeczką do sąsiada trzeba podejść, nie? O, żebym tu w słupek nie uderzył. Elegancko. Trzeba wjechać. Także ostatni sprzęt dojechał. Co prawda trochę z problemami. Mamy tutaj oczywiście Maseja, mamy naszego bizonka poczciwego, którego żeśmy ściągnęli z naszej ostatniej wioski, której żeśmy przeprowadzali, no i naszą poczciwą przyczepkę, która po remoncie odświeżona troszeczkę jest. Dobra, cofniemy sobie tutaj Ursuskiem 60 do garażu, żeby się suszyła już, bo naprawdę strasznie zmokła w tej rzece tam. Dobra. Gasimy ją. Schnij maleńka, schnij. Ja cię tu zamknę. Tutaj zostawię tę metę otwartą, żeby o powietrze dochodziło. I tego. I idziemy do sąsiada sobie teraz. Podziękować przecież, no jak to tak, kurde. Pomógł nam sąsiad tutaj. Pokombinował. O, jest i nasz sąsiad. To jego jest. Sąsiedzie! O, idzie, dobry! Do. Ja przyszedłem podziękować serdecznie. Pan wiedzie to. Dobra, dobra. Ale tu widać, o, sąsiadowi się powodzi. Proszę, proszę, tutaj. Jakie sprzęciory, o takie to ja mogę zapomnieć. Przecież to wszystko nówka sztuka fumfelnie śmigana. Nie, no to przecież tutaj z prezesem trzeba rozmawiać, tak jak z prezesem. Tutaj w nagrodę flaszeczka. Dziękuję ślicznie. Zapomnę, nie no, ale to... Ale to przecież gdyby nie pan, to przecież no kurde, gdyby nie sąsiad, to przecież ja bym tam pił Bóg wie ile wieku, kurczę. A no to widzi pan. Ale fajnego pan ma labradora, sąsiad. Ale fajny labradorek. A to z pitulic przywiozłem, bo ja ogólnie z pitulic pochodzę. Tak? Gdzie są pitulic, tam gdzie jeden doma się pitulic. A jak cię wabi? Fajny. Wabi? To jest właśnie granat. Granat? A. Granat! A, chyba nie raz. Piłkę mu rzucę, co? Rzucę piłkę. Granat! Ale ty się opierdzieli. O, no właśnie. Granat pan nie puści, bo on jak to pół wsi rozwali. O kurde, to jest fany pies. No, tak w ogóle te tu... A, no to kurde. Ale tak właśnie, bo ja tu jestem Mieciu, moje nazwisko Mieciu, imię to znaczy, nie nazwisko, Boże. Przyjechałem tu z poprzedniej wioski, bo wie pan, no, tam kurczę, sołtys zaczął takie różne rzeczy odpierdzielać, że o Jezu, ale też innym razem jak grilla zrobił u siebie, to zaproszę, to wszystko opowiem, to także na spokojnie. Ale no i ja to z Bielusic pochodzę, z Bielusic. No i tak właśnie, kurczę... Tam koło Łodzi. Tak, tak, pod Łodzią, to jest pod Łodzią. Pan co, to jest 20 km pod Łodzią. No ale to jest blisko, ja mam, tak, więc... Ja mam żonę, która mnie zostawiła, znaczy było żonę, ona z Łodzi, ale wiedziałem, że jak z Łodzi, to u niej się nie powodzi, wie pan? A, no to widzi pan. Ale no, jak to... Także mówię, no, przyjechałem tu na tą wioskę. Mówię, a no, takie gospodarstwo było tutaj obok, tanie, bo to tylko wie pan, 300 tysięcy za gospodarkę. No, więc kupiłem, mówię, przyjechałem, dogadałem się, wie pan jak to jest, więc tutaj sąsiad mój właśnie, który sprzedawał,
tą gospodarkę, że to taki fajny sąsiad jest i w ogóle, że A pomocny i tak dalej. to słyszałem, że jeszcze jeden się ma przyprowadzić o tam na wprost. O, to Ten widzi. mój Ha. tutaj. Tak słyszałem. A czy No. kiedy, co i jak, to nie wiem. Gospodarstwo opuszczone stoi, ja tu tylko patrzę czasami, czy ktoś się nie włamie. Bo tu czasami złodzieje są, wie pan? O, co pan mówi? Tak, tam To sąsiad zaraz mówi, no za domem. kurde, no Tak. to skurczybyki. U mnie przecież jak ja byłem na Bielusiewicach, to mi ciągnik Maseja ukradli i to nowego, z dotacji. Kupiłem Aha. sobie nowego Maseja, mówię, a co, jak już dotacja, to już na bogato, wiadomo, no nie, jak to sąsiad. Tak, no. Ale wiadomo, że zawsze jakaś menda się trafi, która oczywiście będzie zazdrosna. No i wie pan, jak to jest. Brama zamykana, wszystko pod wiatą, wie pan, cyk, cyk, na kółeczkę elegancko, bo idę sobie spać. Wypicowany, wymyty, masejek w garażu schowany, zamknięty na pilot. Budzę się rano, psy szczekają, wyją, trzecia w nocy się przebudziłem, mówię, co tak wyją, co tak wyją. Tak patrzę przez okno. Mnie nic się nie dzieje, na drodze nic, mówię, na podwórku też nic, bo wyszedłem i krzyczę do tych psów, żeby się uciszyły, bo rano w pole, to wie pan jak to jest, no i człowiek się musi wyspać, nie? A, no wiem, No i jak. No to to. wróciłem z powrotem do domu, no nie, położyłem się spać, rano się budzę, do mnie kobita z tutaj, stamtąd, z mojej okolicy, sąsiadka wbija, mówi, Mówi, panie, ja idę po tego kruku. dobrze, mówi, panie, Wola Boga, co tu się stało? To ja nie wierzę. Ja wie, co się stało? Sąsiadka pani Bożena, opowiadaj. W nocy kradziesz. Ja wie, jak ta kradzież? Przecież u nas okolica spokojna, złodziei nie ma. Wie, jak to? Ukradli sąsiadowi Maseja. Wie, nie, no sąsiadka, wie, gdzie tam, gdzie Masej pod. I nagle patrzę, wiata wyrwana. Wie, co jest? Biegnę do wiaty, patrzę. Brama rozpindżolona, w trzy dupy. Kłódka i brama zamykana na pilota, nic nie pomogło. Wyrwali, ukradli. Zgłosiłem do gminy, dostałem tylko 1 250 000 zwrotu i to tyle. Mówię, nie, no gdzie tam, mówię. Sołtys zaczął coś tam podwęszywać, że niby spisek, że niby celowo, że to. Ja mówię, ja w pizdu tam, w dupie z tymi. Wyprowadzam się i tyle. No i przyjechałem tutaj, akurat oglądałem na OLX-ie działeczki, patrzę, jakaś 350 tysięcy. Mówię, a fajna okolica, spokojna, niby tutaj w opisie. Mówię, to zajechałem, zobaczyłem. Mówię, dobra, kupuję. Mówię, sąsiadów mało, to wezmę, tak? A, spokojna wioska, ja powiem panu. No, także i jeszcze sąsiad, od którego odkupywałem. Razem z polami tutaj, kurczę, mi Ja idę za ciebie na pole zobaczyć, wie pan, chodź, chodź, idę za 58, panem. 53, 52 mi, kurczę, dał, więc A to wie pan, jak to zostawię? jest. Tak, to mówi, panie, ja to orałem, mówi, to plonów zawsze daje 100%, więc wie pan, jak to jest, no nie? No ta, zawsze to coś się przydaje. A mi ostatnio, z tego co słyszałem, dawało mi, wie pan ile? No? Około 30 ton. O kurka, to dużo. U mnie najwięcej to 12 ton, to ja miałem do 15 w porywach, jak dobry był sezon. To także wie pan, Tam to. litrów, chyba litrów, 30 litrów, wie pan? No. A, no tak. Ja właśnie tu, o, tu jest moje pole. To trzeba przeorać, bo to przecież wszystko jakoś trzeba zasiać, to do zasiewu wszystko. Pewnie. A Sąsiad! tu gdzie wiem, że ja bym zobaczył? Zapraszam, zapraszam, sąsiada zapraszam, zapraszam. Tu o, skromna chatka, Jejku! skromna Ja chatka, myślę, że to budowa na zakupy, co ja zainwestowa, pierdolę. nie, no zainwestowałem w docieplanie, bo przecież żona mówi, że jej ciągle zimno, przyjechała tutaj ze mną, mówi, Mietek, zrób coś z tą chałupą, bo mi ciągle zimno. No to co, kupiłem styropian i o, widzi pan, moje pierwsze prace tu takie styropianowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to Dobry mówię. ogień żona ma, widzę. Tak, coś tam se pieli, coś, jakieś pomidorki, wie pan jak to jest, O, to ja sąsiad. pomidorka sobie wezmę u A was z tego. chętnie, proszę skosztować i ocenić. Dobra, to ja sobie rano na bułkę dam, dobra? O, chętnie. Co dalej? Co Także, dalej? no nie, ja to mówię, ja to wie pan, kurczę, tak mało co tu działam, bo to co, przyczepkę se ściągnąłem, tu o, kultywatorek, jakiegoś masejka swojego, 255.
Bizonka oczywiście. Stary, stary, niech się sąsiad nie śmieje, ale kurde, do żniw poczciwy. Nigdy ja mnie tutaj nie pod zawiózł. starym Powiem testuję. sąsiadowi, powiem co. Niejedno, nie jeden John Deere czapkę i rurę kładł przy moim bizonie. Zawsze. Bizon zawsze jak w pole wjechał, mój jak bizonek wjechał poczciwy po remoncie, zawsze jak wjechał w pole, to wjechał od początku do samego końca. Nigdy się nie stanął, nigdy się nie przegrzał, a John Deere, sąsiad do mnie z poprzedniej wioski mówi tak: sąsiedzie, ja ci John Deere'em to zrobię, mam większy zbiornik, to będzie szybciej. Ja mówię, okej, sąsiad, wjedź, zapłacę, wjedź skoś. Do połowy pola nawet nie dojechał. Uwierzy sąsiad? I to John Deere'kiem za ponad bańkę. 10,5 tysiąca pojemności na ziarno nie dał rady. John Deere stanął w płomieniach. Przegrzał się. Rozumie sąsiad? Całe 6 ton żyta poszło. Z płomieniami. Wszystko spłonęło. Prócz tego jeszcze pole połowa. Więc no... A bizon? Jeszcze nie miałem, odkąd go miałem i go dbam i remontuję, zawsze mi służy. Nigdy nie było w nim awarii. Nigdy na sezon żniwny nigdy nie było. Także jak sąsiad będzie potrzebował, śmiało pukać no dobra. I brać i... Pan zgustuje, widzę w szarych kolorach, bo tu szary, tu tak, szary. A no to po, wszystko po pomalowaniu, po remoncie jest. Wszystko jest po remoncie to. Widzę, stoi. Tak, tu właśnie to jest to, ta 60 schnie teraz tutaj. Właśnie, muszę otworzyć wiatę, żeby przeciąg zrobić, żeby się wyschła szybciej, bo trzeba będzie zaraz w pole wjeżdżać. No, to jeszcze mało maszyn, bo wie pan, no, na koncie tylko Janusz, tak? No jadą wszystkie maszyny do pana? No jeszcze jadą, ale ile to potrwa, to wie pan, bo to jest sąsiad, to jest 900 kilometrów. Tak, tak, to jest... Pan nie dowiozą, to jest 900 kilometrów, sąsiad, to przecież to jest, o Jezu, ile kilometrów. Ja dziś myślę jechać kultywatorować pole, bo kiedyś poraniłem. Aha. I dzisiaj myślę skultywatorować, wiesz? A. Ja właśnie ja chyba będę też wjeżdżał sobie tutaj skultywatorować, żeby sobie pod zasiew pierwsze zrobić swoje pola. Tak, bo właśnie tak myślę, że można by to było, bo to mam tutaj sąsiad, ten sąsiad, od którego odkupowałem, powiedział, że on zaorał i tak właśnie teraz patrzę na telefonie, tutaj na aplikację taką i faktycznie są zaorane te pola. To tylko wystarczy, wie pan, sąsiad wie. No ja widzę tu w telefonie, że pan ma aplikację DC. Co tak. To, bo ja miałem takie, na laptopie mam takie coś. A to jest takie coś, że ona wspomaga podgląd wzrostu roślin i tak dalej, no nie? No, taka jakaś ta technologia do przodu idzie i kurde. No dobrze, nic, dobrze. No nic, sąsiad, ja zapieprzam, bo jest godzina, która? 12, więc teraz najlepiej się będzie tutaj wszystko robić, także... No jak sąsiad, najwyżej wieczorem się jeszcze możemy spotkać, wejść, może sąsiad do mnie zajrzeć i pogadamy sobie jeszcze, dobra? Do widzenia. No, cześć. Ja wyjdę tą furtką. Dobrze, oczywiście. Do Romana chodziłem zawsze tą furtką. No, także sąsiad jak najbardziej w porządku. Dobra, odpalamy Maseja. Dobra, odstawimy sobie kultywatorek. Albo nie, skultywujemy sobie od razu to pole, które mamy. Nie, sąsiad się wydaje taki w porządku, chyba mi się wydaje. Zobaczymy, co czas pokaże. A my w tym czasie na 58 jedziemy. Więc, no nic, no. Zaprosimy go potem na grilla. Oczywiście będziemy sobie już tutaj. Dobra, w tym momencie sobie teraz wjeżdżamy tu w poletko nasze. Żeby tu nie było. Dobra, załączone. Jedziemy. Dobra, i lecimy sobie śmiało. Zobaczymy. Póki co to
pożyjemy sobie na tej okolicy, zobaczymy. Coś mi się wydaje spoko, więc bardzo mi się już spodobał na samą pierwszą rozmowę i w ogóle taki miły, sympatyczny jest. No ale to, jak to się mówi, zawsze na pierwszy rzut oka trzeba mieć dobry wizerunek. No zobaczymy, co będzie potem, ale jestem dobrych myśli. Więc no co, no. Ale sąsiad się wydaje być naprawdę w porządku. Taki gość, który chce pomóc, chce dobrze, żeby było. Nie jakoś tam z pogardą, że o, bo kolejny nowy sąsiad i o, bo jego hektary będzie mu odkupywał. Taki spokojny, że tam nie jest zawisny co do jakiegoś tam pola i majątku i w ogóle tak. Po prostu podejrzewam, że tu mało osób jest na tej wiosce i też tak nie ma do kogo otworzyć, że tak powiem, przysłowiowej gęby, żeby sobie z kimś pogadać, czy tam po prostu jakiś handel zrobić, tak, na przykład, czy tam pomóc w polu, na przykład. Więc no... A czemu ja nie mam? Dobra, sobie tutaj ładnie polecimy. Ja zapomniałem numeru wziąć od kurczę sąsiada. Bo bym zadzwonił, czy mam może CB radio w tym swoim, bo ja tutaj mam zamontowane. Kurczę, ale zaraz wrócimy sobie tą tutaj. Skultywujemy sobie to akurat na spokojnie. Elegancko się tutaj wszystko ładnie tutaj działa nam i zobaczymy, jak to tutaj zaraz zobaczymy, może sąsiada gdzieś spotkamy w drodze akurat, sobie teraz zawiniemy elegancko i zobaczymy, czy sąsiad może gdzieś tu będzie ktoś na drodze, bo się zapytam go, czy ma może CB radio, to by dał numer albo kanał jaki, sobie pogadamy chociaż, bo tak wiadomo tutaj w polu jak się samemu robi, to ciężko, no ciężko jest zawsze, jak do kogoś można otworzyć gębę, to inaczej, tak, człowiek trochę weselszy i raz, że weselszy, dwa, że tak inaczej ten czas leci. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj w drugą stronę. I teraz tak, myślę, co by na tym polu tutaj sobie zasiać, bo możemy sobie zasiać dużo różnych rzeczy, ale musimy pomyśleć też tak, co tutaj jest najbardziej obfite. Musimy właśnie sąsiada dopytać, co tutaj jest najbardziej takiego tutaj według skupów, no nie? Musimy powiedzieć, co on tutaj według skupów jest takiego opłacalnego. Bo jeśli mamy coś inwestować, co nam nie da w ogóle zysku, to słabo. Bo jak ja mam coś zbierać, nie wiem, 100 ton przykładowo, a okaże się, że no nie wiem, no, nie będzie to miało takiego zysku jak przy 30 innego towaru, no to wiadomo, no nie? Że człowiek będzie musiał, trochę będzie stratny, tak? Dobra. Jedziemy sobie tutaj do końca ulicy. O kurwa. No ja pierdolę. Chuj, no nie wierzę. Wpadłem do rowu. Muszę iść po sąsiada. Nie, no drugi raz. Naprawdę. Ja pierdykam. Halo, sąsiad! Chyba go nie ma. Cholera. Tak, teraz jak jest potrzebny. Zapukam do drzwi. Sąsiad! Kurde, nie ma go. No i co ja teraz robię? Co ja teraz robię? On gdzieś tu jedzie w pole. Ale gdzie on tu w pole pojechał? Cholera jasna, no. Gdzie on tu w pole pojechał? Kuźwa. O! Jedzie coś. Jedzie ktoś. Ale to autem czy ciągnikiem? To chyba sąsiad. O ja, o Boże. Dzięki Ci, wie Bogu. Sąsiedzie! Sąsiedzie! Halo, halo! Sąsiedzie!
Problem mam! Jaki? Wpadłem do rowu! Pomóż mi nogą wyciągnąć! Kurde no! Zobacz! I to jeszcze tak, kurde no! Widzisz sąsiad? Do góry, nie? Na 3, 3, 4! Dawaj, dawaj, sąsiad! Skądź, odpal go, spróbuj go odpalić. Aj, kurwa. I R-ka do tyłu i wyciągniemy go. Gaz, gaz, gaz do tyłu, gaz. No ale dusi. O! A! Poszedł. Dobra. Opa. Właśnie, sąsiad, sąsiad. Pytarko. Daj no, jaki, na jakim masz sobie radio w tych swoich ciągnikach? Na którym kanale? Na 19. Dobra, super, to będziemy gadać jak coś. Dzięki! Dzięki. Dobra, niech pan trochę czeka. Ja tutaj się idę w krzaczki odsikać. Sąsiad sobie pojedzie. A, no dobra, to na swoim polu mogę. Felki odsadzone, możemy jechać dalej. O, dobra, odpalił nam. Całe szczęście. Już myślałem, że i kolejnego zalałem. Ale by były jaja. Dobra, lecimy. Tym poletkiem. Halo, halo, 19 zgłoś się. Sąsiad, sąsiad. O, dobrze, dobrze, sąsiada. Dobrze, sąsiada, słuchać. Słyszysz, sąsiad mnie? Słyszę, słyszę. Dobrze. Sąsiad, jak ma na imię? Bo już zapomniałem. Stanisław. Stanisław, o. Ja coś ze Zbyszkiem kojarzyłem, nie wiem czemu, ale może. Stanisław, z Łodzi, a z Łodzi wie. Wie pan, z Łodzi się nie powodzi. No! Jak widać, no. W domu jest ten Pituli, tam gdzie 7 uli, a jeden dom. Aha. Tam, o Łodzi, a żona ma ja Łodzi, wie pan? Co pan teraz robi? No, kultywuję, tak, właśnie sąsiada, jakby sąsiad miał chwilę wolną, to... Albo sąsiad to widzę gdzieś, też coś robi. O, nawozi. No ja nawet to wrzucam, no. No, no, sąsiad, no. Ale mogę ci pomóc zaraz, podczepię ten brony i mogę przyjechać bronować. No bo bym potrzebował resztę pola, żeby skończyć kolejne pola. Wiesz, sąsiad, te obok mnie to są. No, ale kultywatorem chcesz czy bronami? Ja bronami, tak. Bronami, bo to są już skultywowane. Już są zaorane te brony, boże, pola. Ale wystarczy nie, tylko. Nie. Wystarczy tylko tutaj skultywować. Ja mam tych dwa przyjazdy tylko. Co? Dwa przejazdy, ostatni przejazd, bo to małe pole. Dobra, dobra, sąsiad. Ło, kurde. Ale tu mokra glina jest. Ściąga mnie strasznie. Ziemskie przyciąganie, mówisz? Tak, bo tu widzę, że jakieś chyba popadało u was ostatnio, bo coś, kurde, strasznie kopie mnie. No, no, moczy, moczy coś to tam. I u mnie to samo na tym polu. Ale ja też tu dużo nawozu ładuję i dlatego ziemia miękka. A no to wiadomo. No chyba sąsiadowi SMS wyszedł na telefon. Tak, żonka pisze, kurczę. Żonka już się, już pisze jak tam, czy ja w polu działam, czy nie. A pan kiedy kończy robotę? A jak kończę robotę? To w polu, czy... Robotę, robotę. A to, kurde. Różnie. Generalnie teraz to tak
do 14, na 16 w domu, na 15, to takie o. A, ale tu w polu kiedy pan kończy? A, ja myślałem, wie pan co, to YouTube. Tak, tak. Myślę nad założeniem kanału Samotny Rolnik. O! Ale czemu samotny? Zawsze można na... z sąsiadem tu ze mną, jeśli nie miałby nic przeciwko sąsiad, no, nagrywać. Tak, to nie głupi pomysł, no. To zawsze... Ty nagrywa czy nic? Ja nagrywam, ja mam go, nawet teraz mam GoPro, sąsiedzie, a, także... No ja nie widziałem, może pod czapką pewnie. A, no bo ja mam pod czapeczką, elegantkę, żeby tutaj a, światło... A to pozdrawiam ogólnie wszystkich, a kiedy pan kończy nagranie, jak to jest? Wie sąsiad co? To jest tak, że albo 30 minut nagrywam. No akurat robię te dwa przejazdy i będę kończył. I myślę, że może kolejny odcinek nagram, jak właśnie będę ktoś na tym polu siał. Coś tego typu, no nie? Takie, takie odcineczki robię sobie, taki let's play, no taki jakby, o, no, może powiedzieć, no. To rolnika. To, o, życie prosto z rolnika, o. Już jadę się z panu pomóc. No. Ja tu ogólnie nowe brony kupiłem niedawno. Mhm. A gdzie pan tu robi to pole? To 58, 50 i 50. No 58 robię, to 53 może sąsiad robić. To obok mnie. Ja przyjadę o to ostatni raz do kina. O! Bo tu mi dużo zostało. No, no to super będzie. Także to sąsiad mówi, że co, że krowy ma. Czy że planuję mieć? No planuję, mam jedną. Ale to w ulicach przyjedzie, to przywiezie mi kolega ją, bo ma taki przewóz specjalną. Aha. Kolega to bamber taki większy, ma waledze i w ogóle fajne sprzęty. Akurat sąsiad dojedzie do końca i sobie zakończymy odcineczek. Z kultywowania nowego gospa. Znaczy z nowego pola. Co? Nie no, sąsiad to wymata. Przecież to takie kurcze. Takie maszyny tutaj sąsiad ma, że ja pierdykam przy moich, to przecież to jest wypizdówka. A nie słyszy mnie akurat. Elegancka. Nie no, z oponeczkami, pięknie. Sąsiedzie! Tak. Sąsiedzie! Wyno! Ustaw się jakoś ładnie do zdjęcia, chociaż tym ciągnie. O, o, no, jakoś ładnie tak. Jak mój. O, o, o. No, elegancko. Pięknie, dobra. A sam co zrobię telefonem zaraz? Ale tam mu na. Ale tam na zimnym sąsiad dał. O ja cię, panie. No i da. I nie no, idealnie, kurde. Sąsiad. Pięknie. Sąsiad się ustawi tam po środku, to ja zdjęcie może zrobię takie, o, może na miniaturkę. O. Takie na miniatureczki eleganckie. No i pięknie. Kurde. Fajnie. Też mnie cieszy oko. Zarąbiście.